Cześć, tu Maciek Cigler z sukcesstudio.pl. Tym razem chciałbym poruszyć temat tworzenia stron internetowych, a konkretnie tego, co warto przygotować sobie, zanim zlecimy, czy zanim podejmiemy się jako wykonawca wykonania strony internetowej. Tak naprawdę dzisiejszy odcinek będzie dla dwóch grup osób idealny. Mianowicie dla tych, którzy zlecają wykonanie strony internetowej, więc dla wszystkich zleceniodawców, tutaj będę starał się uszeregować, jakie rzeczy warto sobie przygotować, zanim zaczniemy poważną rozmowę na temat wykonania naszej strony internetowej, a zarazem będę się starał przedstawić też tak, aby ten odcinek był użyteczny dla wszystkich twórców stron internetowych, czy wszystkich tych, którzy podejmują się wykonania strony internetowej, na co powinni zwrócić uwagę, do jakich informacji je powinni uzyskać od zleceniodawcy i tego typu rzeczy. Uwaga, dodatkowo ten odcinek będzie połączony z artykułem na mojej stronie internetowej. Tam też będzie można pobrać zupełnie za darmo przygotowany druk taki briefu, który będzie można wykorzystać do swoich celów. Także jeżeli potrzebujesz czegoś takiego, zapraszam. Na dole w linkach w opisie filmu będzie zamieszczony link do artykułu na mojej stronie internetowej lub możesz po prostu wejść na moją stronę internetową sukcesstudio.pl. Tam znajdziesz taki artykuł, możesz wykorzystać wyszukiwarkę i wpisać słowo brief, więc na pewno znajdziesz w ten sposób ten artykuł i tam będzie możliwość pobrania za darmo pliczku do tego, aby sobie taki brief stworzyć we własnym do własnych wykorzystywań, tak? Do wykorzystania we własnych projektach. To taka moja gratisowa próbka do tego, aby było prościej, łatwiej i żyło się dużo lepiej. No to cóż, nie chcę przedłużać, odcinek i tak będzie ciut długi, bo będę starał się omówić poszczególne punkty, dlaczego są istotne i co warto w nich wypisać i co warto, dlaczego warto na nie zwrócić uwagę, więc nie będę już przedłużał. Zapraszam do oglądania tego filmu. Brief strony internetowej to tak naprawdę jest coś, co zostało właściwie przejęte od branży reklamowej, gdzie taki brief przygotowuje się do większych projektów reklamowych i do nich wykorzystuje się opis, czego oczekuje klient i co ma zapewnić agencja. To tak pokrótce wprowadzenie do samego słowa. Jak sobie to nazwimy, czy to będzie brief, czy to będzie jakaś inna rzecz. Fajna jest to rzecz, jeżeli ją po prostu załączamy do naszej umowy o wykonanie strony internetowej, bo umówmy się, raczej takich rzeczy nie zleca się na tak zwaną, brzydko mówiąc potocznie, gębę, tylko dobrze jest opisać, co wykonawca ma wykonać, co zleceniodawca sobie życzy, żeby było zrobione. No i też fajnie jest, jeżeli się tam określi, jaka miała być kwota, przede wszystkim też termin wykonania, termin dostarczenia poszczególnych rzeczy, bo to nie jest zawsze tak, że zrzucamy na tych, co wykonują strony, że bo to miało być w tydzień, a tu 2 miesiące minęły i strony nie ma. Jeżeli jest to wina wykonawcy, to najlepiej go zmienić już po takim terminie. Albo przynajmniej bardzo poważnie porozmawiać na początek. A jeżeli jest to problem po stronie tego, że właściwie to
nie dostarczamy odpowiednich materiałów, tych, co potrzebuje wykonawca strony, no to problem jest po naszej stronie. Więc tu warto też od tej strony uderzyć się w piersi i po prostu to przygotować. Aby to wszystko zrobić, właśnie w dzisiejszym odcinku chciałbym pokazać krok po kroku poszczególne punkty, na co zwrócić uwagę. Więc wystarczy wprowadzenia. Teraz przechodzimy do poszczególnych punktów. Pierwszy punkt to profil firmy. Profil firmy, czyli czym firma się zajmuje, jakich ma klientów, jak wygląda proces zakupu ich klientów. Jeżeli oferuje kilka rodzajów usług, bo to jest bardzo częste, to jakie to są usługi? Które z tych usług są najważniejsze dla firmy? Jak trafiają do tej pory klienci do firmy? Czego szukają? Czego oczekują po firmie? Czego chcieliby się dowiedzieć ze strony internetowej? Tu warto też zwrócić uwagę, jak działa konkurencja. Co oferuje na swoich stronach? Co proponuje? Tutaj prosimy też klienta o to, aby wypisał linki do poszczególnych stron konkurencji, gdzie możemy podejrzeć, jak to tam wygląda. Owszem, nie chodzi mi o to, żeby skopiować stronę konkurencji. To nie jest dobre rozwiązanie i zwykle mówię, przynajmniej moim klientom, że no, nie powinni tego robić. Bo to nie chodzi o to, żebyśmy zrobili kopię konkurencji, tylko zrobili coś, co będzie lepsze od konkurencji, a nie stworzyli kopię ich strony, bo oni przez to sprzedają. A może tylko ci się wydaje, że przez to sprzedają, może robią coś innego, o czym jeszcze nie wiesz. W każdym razie proponuję na to właśnie zwrócić uwagę, czyli te punkty, które wymieniłem. Jaki mamy cel strony? To punkt drugi. Czym właściwie, jakie mają być te cele powstania tej strony? Czy ona ma tylko pełnić funkcję informacyjną, być taką wizytówką firmy? Czy ma zachęcać do zakupu? Czy ma na przykład powodować zapisanie się na kurs? Czy ma mieć zupełnie inne funkcje? Tutaj chcę wspomnieć o tym, że bardzo częstą ostatnio praktyką jest to, że nie stosuje się w wypadku firmy jednej strony, ale jedną stronę plus kilka podstron, które są stosowane w ramach takiego lądowania, czyli stron lądujących. Jak to pokrótce wygląda? Chodzi o to, że dajemy reklamę w Google, czy na Facebooku, czy na innych tam mediach społecznościowych i powodujemy to, że klienci trafiają do nas na stronę. No ale dobrze, wyobraźmy sobie, że firma sprzedaje dosyć często, ten przykład podaję, ale niech znowu będzie, czerwone szpilki. Firma handluje różnego rodzaju obuwiem, ale od obuwia typowo letniego, przez obuwie eleganckie, przez obuwie męskie, damskie, dziecięce itd., itd. I teraz możemy dać reklamę, że w tym momencie ktoś, kto poszukuje konkretnie czerwonych szpilek, może je u nas kupić. I teraz bezsensem zupełnym jest coś takiego, że dajemy reklamę, klient na nią trafia i wchodzi na naszą główną stronę internetową. Bo tak naprawdę, co on ma teraz zrobić? No, został zainteresowany produktem czerwone szpilki, a w tym momencie trafia na stronę główną, gdzie jeszcze tylko brakuje wielkiego napisu, a teraz sobie je znajdź. No, zupełnie bez sensu. Powinien po kliknięciu wejść na podstronę, gdzie są te czerwone szpilki, ale dostanie jeszcze dodatkową informację, ale mamy jeszcze różowe, czarne i beżowe. Albo do kompletu możesz jeszcze klapki basenowe sobie dodatkowo u nas dokupić. Czy jakieś inne tego typu formy, ale żeby takie coś zrobić, to stosujemy strony lądujące dla reklam. Nie zawsze jest to strona główna, która często na przykład jest sklepem internetowym,
często stosujemy strony lądujące, tak zwane landing pages. Te strony lądujące to jest miejsce, gdzie klient trafia i ma to, co konkretnie z reklamy go przyciągnęło. Zapisz się na kurs, czy tam jakieś inne komunikaty, które chcemy skierować. Do czego dążę? W tym momencie warto przemyśleć coś takiego, że często obecnie stosujemy jedną stronę, która jest piękna, ale za szybka nie będzie, a ludzie bardzo zwracają uwagę obecnie na szybkość witryn i dodatkowo stosujemy kilka tak zwanych stron lądujących, na których mamy już konkretne komunikaty do konkretnych naszych usług czy tego, co po prostu sprzedajemy. Więc cele strony są bardzo istotną rzeczą i bardzo ważne jest przygotowanie odpowiedzi na to, jaki jest cel powstania tej strony internetowej. Co chcemy przez nią uzyskać? Czy to ma być landing page? Czy to ma być strona wizytówka? Jak mniej więcej ma wyglądać? Co tutaj byśmy po niej oczekiwali? Co jest naszym zamierzeniem tego, że ta strona powstaje? Punkt trzeci to rodzaj strony. Tutaj ten punkt jest dosyć podobny do tego poprzedniego. Tu już konkretnie pytanie jest, czy mamy w firmie jakiś proces sprzedaży, co ma być elementem sprzedaży, czy strona ma być elementem tego lejka sprzedażowego, tego typu rzeczy. Jak mamy to całość procesu rozrysowanego, jak to wszystko wygląda. Tutaj często, jeżeli nie mamy czegoś takiego, są firmy, które w ramach budowy strony pomagają i w tego typu rzeczach. Tutaj no, moi klienci z mojej strony, staram się ich zaopiekować, jeżeli chodzi o takie rzeczy i po prostu o to pytam, jak to wszystko ma wyglądać. Bo może się okazać, że trzeba zrobić stronę główną i jeszcze właśnie kilka stron lądujących. I tutaj troszkę inną na dzień dzisiejszy technologię bym stosował do strony głównej, a zupełnie inną do strony lądujących, dlatego że będzie to dużo lepiej działało. Po prostu pokrótce, bez zanudzania. Punkt czwarty to lista funkcji. To funkcje, jakie mają znaleźć się na stronie. Czyli na przykład może być to formularz kontaktowy, może być to formularz, dzięki któremu można zapisać się tam do czegoś. Na przykład ostatnio współpracuję z pewną szkołą pływania i tam jest formularz, gdzie można zapisać się na wakacyjne zajęcia z pływania. Czemu nie? Nie ma problemu. Tylko musi być to przewidziane, że takie funkcjonalności mają znaleźć się na naszej stronie. Drugi temat to może na stronie powinien się znaleźć blog, albo może jakieś inne funkcje typu zapis do newslettera, albo zupełnie jakieś inne rzeczy, które funkcje chcemy zaimplementować, czyli umieścić na naszej stronie internetowej. To wszystko obejmuje punkt czwarty. Punkt piąty to konstrukcja strony głównej. Tutaj kłania się temat bardziej UX-owy i UI bardziej, czyli dostosowanie odpowiednio strony do użytkownika, ale także, trzeba przewidywać to, że nowoczesne strony muszą bardzo szybko być załadowywane. I dosyć często spotykam się z sytuacją, że podczas rozmowy z klientem na temat strony internetowej, szczególnie tej głównej dla firmy, jest poruszany temat, że tutaj fajnie jest, bo na przykład tam jakieś są filmy w tle, czy jakieś inne obrazy ruchome, czy jest slajder wymieniający zdjęcia na stronie głównej, tego typu rzeczy. To są bardzo fajne rzeczy, tylko niestety mamy problem taki, że przez to strona internetowa nasza będzie chodzić dużo wolniej. Po prostu tak jest. I już. I
warto na dzień dzisiejszy przemyśleć to, czy warto tego typu rzeczy zastosować, czy nie. Nasza strona internetowa może korzystać z fajnych różnych rozwiązań i warto to przewidzieć, gdzie mają być poszczególne przyciski, banery, tego typu rzeczy. To wszystko możemy odpowiednio ustawić na stronie, ale warto to właśnie w ramach punktu 5 ustalić. Co ma być, jakie rzeczy są ważne dla nas, które powinny się znaleźć na stronie. Na przykład, jeżeli firma coś sprzedaje, ale też świadczy usługi, jakieś jeszcze inne rzeczy robi, to te rzeczy gdzieś tam powinny być odpowiednio wymienione. Czy są? Czy jest to odpowiednio uwypuklone? To właśnie warto przy okazji tego punktu ustalić. Punkt 6 to menu główne. Jeżeli to jest większa strona internetowa, strona firmowa na przykład, to co ma się znaleźć w menu głównym? Czy zwykle jest jakiś przycisk start, czy home, czy tego typu, ale mamy też inne podpunkty. Zwykle jest to część kontaktowa, czyli szukamy słowa kontakt. W wypadku wielu firm informacja o nas, czy o mnie, jeżeli to jest dla pojedynczej osoby wykonana strona. Tam jakieś informacje zamieszczamy na ten temat. Dalej mamy zwykle oferta, czy mamy to, co oferujemy. Mamy może jakąś galerię zdjęciową, może jakieś usługi wypisane. Te wszystkie punkty w menu głównym, które się mają znaleźć, to właśnie tu powinny zostać opisane. Czego klient oczekuje? Co w tym menu głównym ma być dla klienta do wyboru? Punkt 7 to mapa menu. Mapa strony właściwie. Przepraszam, mapa strony. Mapa strony zajmuje się tym, że określa, jakie poszczególne podstrony na stronie będą zamontowane. Tutaj ktoś może powiedzieć, ale to ma być strona typu one page i wszystko na jednej stronie. Tak i nie. Bo nawet na stronie one page, czyli jak mamy wszystko na jednej stronie, ale potrzebujemy zastosować chociażby formularz, to zgodnie z przepisami, które są obowiązujące u nas w kraju oraz w Unii Europejskiej, jest ustawa RODO, która reguluje, jakie informacje muszą się znaleźć w tym wypadku na stronie. Więc, krótko mówiąc, należy zamieścić podstronę polityka prywatności. Jeżeli taką podstronę tworzymy, to już jedną podstronę na stronie nawet jednostronicowej mamy. I ustawowo jesteśmy zobowiązani do tego, żeby taka podstrona była. Jakie inne podstrony jeszcze mogą być? Tak jak wymieniałem wcześniej, usługi, galerie, zdjęcia, jakieś inne rzeczy. Na pewno ta podstrona polityka prywatności na dzień dzisiejszy na każdej stronie internetowej powinna być. Więc musimy to po prostu przewidzieć. I tyle. Punkt 8 to lista integracji. Na dzień dzisiejszy często jest tak, że strona internetowa to tylko jedna rzecz. Ale bardzo rzadko się zdarza, żeby była firma czy jakaś organizacja, która ma stronę internetową, a nie korzysta chociażby z social mediów. Nawet pod taką postacią, że tylko mamy jeszcze filmy na YouTubie, czy coś takiego. W tym wypadku trzeba dokonać integracji strony z tymi social mediami. Jeżeli mamy zamiar korzystać z różnego rodzaju reklam, szczególnie na przykład reklam na Facebooku, to potrzebujemy zainstalować piksel facebookowy dodatkowo do naszej strony. To najprościej na dzień dzisiejszy robić przez Google Tag Managera i w tym wypadku, w wypadku tego punktu, powinny być wypisane rzeczy, z którymi rzeczami integrację chcemy zrobić. Czyli czy ma być
pikselem facebookowym, czy ma być z pikselem z innych mediów społecznościowych. Te wszystkie rzeczy muszą być dopisane do strony. Te integracje muszą być porobione. I tu jeszcze bardzo ważna rzecz. Warto też poruszyć temat chociażby Google Maps, bo jeżeli mamy nasza firma ma siedzibę, no to w ramach tego, że firma ma siedzibę, wypadałoby w ramach tworzenia strony zająć się też i tym tematem kompleksowo, czyli odpowiednim poustawianiem tego, co jest na Google moja firma. I teraz, co ważne, do tych wszystkich rzeczy trzeba mieć dostęp. I teraz pytanie, czy ty jako zlecający masz do tego dostępy? Jeżeli nie, to warto o to zadbać. No, warto znać odpowiednie hasła i tak dalej. I teraz albo samemu udostępniasz twórcy strony internetowej możliwość pokonfigurowania pewnych rzeczy, albo udostępniasz mu te rzeczy dostępne z poziomu twoich profili społecznościowych, albo tworzy się tak zwane konta agencyjne podpięte do twoich fanpage'y i przez te konta może wejść właśnie ktoś, kto będzie tym zarządzał. No, tu są różne sposoby. Ważne, że warto mieć tą świadomość, że osoba, która będzie tworzyła stronę i ma dokonywać tego typu integracji, musi mieć odpowiednie dostępy, hasła i tak dalej, i tak dalej. Jeszcze tu chciałbym przestrzec przed wydawaniem swoich haseł do dyspozycji agencji czy kogoś, kto robi stronę internetową. Nawet jeżeli tak robisz, to powinno być to w mocno ograniczonym zakresie, czyli daję ci dostęp, zrób sobie tam co potrzeba, ale potem umawiamy się, że o godzinie 20 ja się loguję do komputera i zmieniam hasło. Więc twoje hasło już nie będzie aktywne. To jest wystarczające do tego, żebym ja dał radę wejść na dany profil, stworzyć chociażby piksel Facebooka i podpiąć go do strony. Potem nie jest mi potrzebny zupełnie dostęp do twoich mediów społecznościowych. Chyba że potrafisz to zrobić samemu i po prostu kod, który jest udostępniony przez piksel facebookowy, dostanę w ramach wiadomości tekstowej, chociażby na maila, i to podepnę pod stronę internetową. Ale też wtedy po twojej stronie leży sprawdzenie, czy on działa. A to możesz zrobić tylko logując się na konto reklamowe Facebooka i tam sprawdzić, czy dane ze strony spływają, czy strona jest poprawnie podłączona. Jeżeli masz o tym pojęcie, no to zrób to w ten sposób. Jeżeli nie, no to zlecając komuś, musisz mieć wiedzę, że trzeba będzie mu udostępnić dostęp do tego typu profili. Punkt 9. Strony, które mi się podobają. To dosyć istotny punkt. Ja tu sobie żartuję, ale tak naprawdę jest to też istotny punkt, bo z punktu widzenia mojego wykonawcy twojej strony internetowej to jest istotne, bo wiedząc, czego oczekujesz, będę w stanie przygotować to tak, jak będę potrafił najlepiej. Więc idąc do rzeczy, jeżeli robić mam stronę internetową, to jeżeli dostanę listę linków stron, które tobie się podobają, ale nie tylko na zasadzie, że wklejam linka, bo mi się podoba, nie wiem, strona sukcesstudio.pl, chcę tak samo. Nie, napisz, co ci się tam podoba. Podoba mi się strona sukcesstudio.pl, ponieważ tam jest fajny newsletter. Tam się mnóstwo ludzi zapisuje i też chcę tak. Okej, no to już wiemy, co konkretnie ci się spodobało na tej stronie i co chcesz konkretnie, żeby zostało umieszczone. O to mi właśnie chodzi, czyli lista linków do stron, ale też napisane dlaczego, co ci się konkretnie na tej stronie podoba. Na tej stronie podoba mi się galeria.
No i okej. Podoba ci się galeria? Aha, dobra, czyli ja mam zrobić ją na obraz i podobieństwo tej, co jest na tej stronie. Także to jest ważna strona, zarówno dla, znaczy ważny punkt, zarówno dla wykonawcy, jak i zlecającego, bo mniej więcej określa, co mniej więcej chciałby. Pozwolę sobie na małą reklamę. Jeżeli potrzebujesz kogoś, kto poprowadzi ci kanał na YouTubie lub pomoże stworzyć materiały do tego, aby je tam zamieścić i dzięki temu dotrzeć do ponad 2 milionów klientów w Polsce i ponad 2 miliardów na całym świecie, to właśnie świetnie trafiasz. Chętnie ci w tym pomogę. Zapraszam do kontaktu na dole filmu, na pewno go znajdziesz i porozmawiajmy. Może będę mógł ci pomóc. Punkt 10. Do wykonania strony internetowej potrzebne są materiały. Materiały do wykonania strony to przede wszystkim logo, jakieś grafiki, identyfikacja wizualna. No czasami firma ma taką identyfikację przygotowaną, bo ktoś kiedyś tam zlecił, ale po prostu nie ma zastosowania. Nie została do tej pory uruchomiona. To warto z tego skorzystać. Jeżeli nie ma tego, no to warto to komuś zlecić. I teraz pytanie, czy jest to po stronie wykonawcy strony? Bierz pod uwagę, że ktoś, kto wykonuje strony internetowe, dosyć często ma takich znajomych. Ma jakiegoś znajomego grafika, ma znajomego marketingowca, ma znajomych ludzi od sprzedaży. Generalnie dosyć często ci ludzie są w jakimś środowisku i znają specjalistów z różnych branż. Więc możesz po prostu tutaj napisać, że oczekuję jeszcze przygotowania identyfikacji wizualnej. Wymyśliliśmy, że chcemy nowe logo, proszę je zaprojektować, bo nasze obecne jest za trudne, zbyt skomplikowane itd., itd. Nasza firma nie ma logo, ale potrzebujemy je mieć. Tutaj w tym punkcie tego typu rzeczy warto zamieścić, to warto zwykle przemyśleć, jak ta strona ma wyglądać i jak ona ma w jakiś sposób identyfikować naszą markę. To, co robimy, to, co wykonujemy, to, co sprzedajemy, to, co oferujemy, tego typu rzeczy. Teksty do strony. Tu kolejny istotny punkt. Tu musisz wziąć pod uwagę, że można zlecić napisanie tekstów do strony, ale najlepszym rozwiązaniem tu są właściwie trzy opcje do wyboru. Pierwsza, przygotowujesz teksty w ramach firmy i to jest wysyłane do wykonawcy i wykonawca po prostu je wrzuca na stronę. Opcja numer dwa, starasz się opowiedzieć o swojej firmie wykonawcy i wykonawca tworzy jakieś teksty na twoją stronę. Tu dosyć istotne jest, że wykonawca powinien je wykonać zgodnie z SEO, tak? Dlatego tutaj jest istotne, jakie słowa kluczowe zostaną użyte. Te słowa kluczowe będą bardzo ważne, bo szczególnie na poszczególnych podstronach twojej strony głównej, to w jaki sposób zostanie to wszystko opisane, to będzie powodowało, że twoja strona samoistnie będzie szła w górę, pchana przez Google, albo będzie za to trzeba dużo płacić. Więc na tym etapie proponuję już zrobić to raz a dobrze, a nie robić to byle jak. Z drugiej strony bez sensu jest, że ze względu na dopracowywanie tekstów strona będzie 2 lata powstawała. To już lepiej, zróbcie to szybciej. Opcja numer 3. Uważam, że najlepsza to po stronie twojej firmy są przygotowywane teksty językiem branżowym skierowane konkretnie do waszych klientów, bo wy ich znacie najlepiej. A one, te teksty, dopiero są poprawiane przez czy agencję SEO, czy przez kopywriterów
po stronie wykonawcy, czy sami zlecacie jakiemuś copywriterowi, który będzie przygotowywał te teksty. W każdym razie te teksty dopiero po przygotowaniu przez firmę, bo najlepiej wy znacie swoją branżę, to najlepiej ty wiesz, jacy są twoi klienci, czego oczekują i na co zwracają uwagę, więc dlatego teksty no, powinny, przynajmniej ich zarys powinien u ciebie powstać. Następnie tekst powinien być zrobiony pod kątem odpowiednio, pod kątem SEO. I dopiero taki tekst zamieszczę na stronie. Więc jeszcze raz podsumowując. Opcje są trzy. Samemu piszecie teksty i wrzucacie tak jak jest. Najczęściej to nie są teksty zgodne z SEO i będą się słabo pozycjonowały. Wykonawca załatwia teksty. Te teksty będą SEO, ale się nie da tego czytać. W ogóle nie będą opisywały tego, co powinny. Często, no bo bierz pod uwagę, że no, często specjaliści jednego dnia piszą o pozyskiwaniu węgla, a drugiego dnia o kosmetykach do twarzy. Więc no, ktoś to w ten sposób robi, no nie ma siły, żeby znał doskonale branżę, tak? I trzecia opcja, według mnie najlepsza. Przygotowywane są teksty z grubsza w firmie, a potem odpowiednio dopracowywane pod kątem SEO i dopiero takie teksty zamieszczane są na stronie internetowej. To chyba najlepsze rozwiązanie według mnie. Strona prawna twojej strony internetowej czy twoich stron internetowych. To kolejny punkt, który w tym momencie chciałbym poruszyć. Do strony internetowej na pewno jest potrzebna polityka prywatności. Na pewno jest potrzebna polityka opisująca RODO. Informacja na temat chociażby inspektora ochrony danych osobowych. Tutaj bardzo też istotny punkt, bardzo, bardzo istotny punkt, na który koniecznie trzeba zwrócić uwagę, mianowicie adres mailowy do inspektora czy do osoby, która zajmuje się tutaj ochroną danych osobowych, zgodnie z ustawą powinien być w domenie, której dotyczy strona internetowa. Czyli to nie może być od sasa do lasa, że to jest jakiś tam adresik i już. Tu ustawa konkretnie też to reguluje, więc jest to bardzo istotna rzecz. Jeżeli chodzi o stronę prawną, sprawa wygląda w ten sposób. Albo firma ma prawnika, z którym współpracuje, teraz dosyć często tak jest, szczególnie przy spółkach z o.o., kontakt z prawnikiem kilka razy w roku jest wręcz obowiązkowy, więc po prostu możemy zlecić prawnikowi tego typu rzeczy, albo jest to po stronie wykonawcy i on po prostu załatwia temat, zleca odpowiednim firmom przygotowanie, albo można zakupić te polityki prywatności. Są firmy, które sprzedają tego typu rzeczy, ewentualnie dostosowując pod konkretną firmę. Można takie pakiety kupić w internecie i po prostu u siebie na stronie zaimplementować. Także od strony prawnej bardzo ważny punkt, przygotowanie też strony internetowej. Punkt 13. Wcale nie pechowy. Część reklamowa strony. Jakie są przewidziane działania SEO? Czy i jakie? Czy strona ma być potem rozreklamowana? Jeżeli tak, to gdzie? Czy ma być od razu optymalizowana pod tym kątem? Czy po prostu ma być tylko stworzona? Bo naprawdę 99% stron internetowych, które są wykonywane, szczególnie te, które są za złotówkę lub tam za 5 zł, to one zupełnie nie są robione pod kątem przygotowania pod przyszłe reklamowanie. Bardzo często spotykam się z taką praktyką, że potem dopiero agencja SEO zaczyna poprawiać taką stronę. Trwa to bardzo długo, bo czasami potrafi rok i więcej trwać poprawianie takiej strony po kiepskim wykonawcy. Więc kosztuje to dużo, dużo, dużo więcej niż stworzenie tej strony na nowo i dlatego jest bez sensu, więc warto to od razu przemyśleć. Jeżeli mają być działania SEO,
no to jakie, w jaki sposób, jak to sobie chcemy zorganizować. To wszystko warto przy tym punkcie zawrzeć. Punkt 14 to dodatkowe informacje. Na przykład w tym momencie już nie będzie to pytanie, czy zainstalowane mają być certyfikaty SSL. To jest ta znaczek kłódki taki przy adresie strony. Lub jeżeli nie jest zainstalowany certyfikat, to jest przekreślona kłódka. Ta przekreślona kłódka oznacza, że strona jest niebezpieczna i części klientów nie zostanie ta strona wyświetlona w ogóle przez Google. Dlatego, że po prostu Google uznaje ją za niebezpieczną. Przepisy dotyczące tego weszły w 2016 roku, więc mając dzisiaj 22, to łatwo policzyć, że było to 6 lat temu i od 16 roku są bardzo mocno egzekwowane. Więc nieposiadanie na dzień dzisiejszy certyfikatu to jest tak, jakbyś w ogóle tej strony nie miał. Więc no, zupełnie jest bez sensu. I teraz mamy darmowe certyfikaty. Mamy też płatne certyfikaty, ba, mamy specjalistyczne certyfikaty i w zależności od tego, jaki poziom strona ma, jakie dane chce zbierać od klientów, jakie rzeczy mają być na stronie, no to odpowiedni poziom certyfikatów musi być wykorzystywany. Inne certyfikaty mają banki i sklepy internetowe, gdzie jest przepływ danych klientów, finansów i innych tego typu rzeczy, a zupełnie inny wystarczy certyfikat darmowy na stronę, która tylko informuje klientów o tym, co wykonuje firma. To też jest ważna rzecz, żeby to odpowiednio uwzględnić. Bardzo istotny punkt i ważne, żeby na to zwrócić uwagę. Punkt ostatni już, 15. Ustalenie, kto będzie administrował stroną internetową, czyli administrowanie stroną internetową. Tutaj chciałbym wymienić kilka podpunktów, które są istotne. Takie najbardziej istotne jest to, że strona no, powinna być postawiona na odpowiednim hostingu i część z tych rzeczy można zrzucić od razu na hosting. Na przykład, czy strona ma wykonywaną kopię danych? Powinna być. Cały czas, przynajmniej raz na dobę, powinna być wykonywana kopia strony. Jak długo przechowywane są kopie, czy da się je odzyskać, jaki jest dostęp, kto ma do tego dostęp, w jaki sposób można to zrobić, bo miałem sytuację, że na przykład klient nie wchodził na stronę przez miesiąc, po miesiącu zajrzał, że jego strona nie działa, ale kopii już nie było, bo kopia obejmowała tylko tydzień. No i niestety Houston mamy problem. Więc to jeden z punktów, który jest dosyć istotny. Kto robi kopię zapasową, jak, w jaki sposób i tak dalej. Dalej. Nowoczesna strona internetowa jest tak samo jak taka samo wygląda jak telefon komórkowy nowoczesny. Czyli taki smartfon. To tak najprościej będzie do tego porównać. Smartfon, jeżeli nie wykonywane są aktualizacje, to po jakimś czasie zamieni się w urządzenie, które będzie miało jedynie funkcję dzwonienia. No może ktoś powie, że nie, no głupoty opowiadam. No tak, niektóre oprogramowanie po jakimś czasie nie będzie działało. Temu chyba nie zaprzeczysz. Bierz pod uwagę, że w ogóle strony internetowe, podobnie jak smartfony, co 2-3 lata trzeba właściwie całkiem zmienić. Bo zmienia się technologia, zmieniają się różne inne rzeczy, uwarunkowania i po prostu trzeba coś z nią robić. Jak to mawia pewna moja znajoma, strona nie jest odlana z betonu. A to oznacza, że wymaga cały czas modyfikacji, zmian, poprawiania itd. Codziennie pojawiają się poprawki bezpieczeństwa do stron internetowych. W wypadku korzystania z platformy WordPress, a takich najwięcej stron ja przygotowuję, to te strony wymagają codziennych praktycznie aktualizacji. Jeżeli nie samego silnika strony, że tak to określę,
100 różnego rodzaju wtyczek, rozszerzeń, które są zastosowane na stronie. Te rzeczy codziennie są aktualizowane. Pytanie, kto ma to robić? Jak często? Kto będzie to robił? To nie jest tak, że tworzymy stronę i może nikt się nią nie zajmować. Tak były robione strony 20 lat temu. No jeszcze 10 lat temu. A obecne strony internetowe wymagają stałego nadzoru. Nie jest to może bardzo mozolna praca, ale jednak trzeba ją wykonywać. Trzeba ten nadzór nad nią mieć. Nie będę wchodził w tej chwili w kwestie finansowe i tak dalej, bo to nie jest istotne. Dalej. Jeżeli zdecydujemy się na pewne elementy, to ktoś je musi obsługiwać. To jest tak jak z social mediami. To nic nam nie da, jeżeli stworzymy tylko fanpage'a na Facebooku, tylko sens będzie ten fanpage miał wtedy, kiedy zaczniemy tam zamieszczać różnego rodzaju posty. Tak? Czy jakieś grafiki, informacje, filmiki, coś tam się będzie działo, coś tam będziemy wrzucali. Tak samo jest ze stroną internetową. Jeżeli mamy zastosowane aktualności czy bloga, no to ten blog, nie wiem, raz w tygodniu, raz na dwa tygodnie, raz dziennie, raz na miesiąc, no to już tak ekstremalnie, no coś powinno być nowego wrzuconego. Te teksty zwykle powinny być zgodne z SEO i w ogóle to całe wrzucenie tego posta powinno być zgodne z SEO. Jak to robić? To jest temat też zupełnie na inny odcinek i nie chcę teraz przynudzać. Jeżeli mamy newslettera, kto będzie go prowadził? Kto będzie redagował treści na tego newslettera? Kto będzie się tym zajmował? Mam sytuację, że firma zażyczyła sobie stronę internetową, którą wykonałem, a nie określono, kto będzie odbierał maile. Właściciele powiedzieli, że nie będą tego robić. Ale jak nie będziecie tego robić? No nie, bo w dzisiejszych czasach to tam wystarczy nam telefon i niech ludzie dzwonią jak chcą. Bardzo ciekawa firma, powiem szczerze, no ale takie czasami podejście też spotykam. Więc nie chcę tego oceniać, tylko chodzi mi o to, że bierzmy pod uwagę, że to jest tak, jak byśmy otwierali sklep, lokal. Są godziny, w których jest otwarty, no i ktoś tam powinien być. Tak samo na stronie, jeżeli mamy napisany kontakt, no to ludzie mogą się chcieć skontaktować. Na dzień dzisiejszy odpowiedź na maila po tygodniu, dwóch, no to trochę za późno. Raczej oczekiwałbym w miarę niedługo. To wiele rzeczy można zautomatyzować, wiele rzeczy można zrobić tak, żeby przygotowywać to w miarę możliwości. Na przykład nawet na tych social mediach, jeżeli chcemy zamieszczać posty, to możemy poświęcić, nie wiem, jeden dzień w tygodniu, posiedzieć sobie 2-3 godziny i przygotować na najbliższe 2 tygodnie publikację. Tak samo można często na stronach internetowych. Przyznaję się bez bicia, sam też tak korzystam. Mam przygotowywanych artykuły na najbliższy jakiś tam czas, czy 2-3 tygodnie do przodu, bo jak mam spadek weny twórczej, nie chce mi się, czy są sytuacje, że wyjeżdżam na przykład na wakacje, no to żeby stale to się ukazywało, to jest przygotowane po prostu. Uruchamia się o danej godzinie, danego dnia i jest super. Kto będzie to robił? Tu to administrowanie tym wszystkim to też jest kolejna rzecz, która często jest odpuszczana. I chcę tu podkreślić. Dobry wykonawca jest taki, który będzie to robił. Przynajmniej przez rok. Ja przynajmniej taką stosuję zasadę, że przez rok w pełni zajmuje się tym administrowaniem. Ale z drugiej strony nie oczekuj, że ktoś będzie to robił przez kolejne lata za darmo. Takie rzeczy nie są za darmo, bo sytuacja z praktyki jakiś czas temu pojawiła się pewna wtyczka, która była uszkodzona wirusem. Ta wtyczka została wgrana do strony i odzyskanie danych ze strony zajęło mi 3 doby, bo bardzo duży był problem. Nikt nie wiedział, jak to rozwiązać. Dopiero po 3 dobach ukazały się rozwiązania, jak należy to zrobić. Te 3 doby to przeszukiwanie informacji, przekopywanie forów, internetu i tak dalej.
3 doby ciężkiej pracy i myślenia, jak to zrobić, żeby ta strona działała. I bardzo przepraszam, ale nie sądzę, żeby ci się udało znaleźć informatyka dobrej klasy specjalisty, który 3 doby będzie pracował dla ciebie za darmo. Więc takie wynagrodzenie minimalne w okolicach 150-200 zł miesięcznie za same aktualizacje uważam, że i tak jest bardzo dobrą kwotą i jest to odpowiednio tanio. Kwestia, co jeszcze ma być zrobione, jeżeli informatyk ma za ciebie wrzucać na przykład teksty na stronę, bo ty nie wiesz, jak to zrobić zgodnie z SEO, ale przygotowujesz teksty i podsyłasz zdjęcia, też się da to uzgodnić. Kwestia jest tego, że trzeba za to po prostu zapłacić i będę to mówił po prostu wprost. Warto po pierwsze o to zapytać, czy wykonawca nie może tego robić. Jeżeli tak, to czy może kogoś polecić, kto będzie to robić. Na pewno nie jest tak, że wykonuję stronę, biorę pieniądze i, jak to mówi znany mój mechanik, gwarancja do bramy, a potem się nie znamy. Dzisiejszy odcinek jest owszem troszkę dłuższy niż zwykle przygotowuję materiały. Chciałem jednak omówić poszczególne punkty i mam nadzieję, że udało mi się to zrobić w odpowiedni sposób. Odpowiednio przekazałem ci moją wiedzę i to, co wiem na ten temat. Na dzisiaj to już wszystko. Całe podsumowanie w tym momencie widzisz tych punktów na ekranie. A zapraszam ciebie także na moją stronę sukcesstudio.pl. Tam znajdziesz ten artykuł. Na dole tego filmu, jeszcze raz przypomnę, jest link do mojej strony internetowej z tym artykułem, więc można się z nim zapoznać. Można tam pobrać za darmo taki przykładowy brief, który na pewno ułatwi tobie i wykonawcy życie. Jeżeli wykonawca nie ma czegoś takiego, no bo może dopiero zaczyna robić strony internetowe, no to mimo wszystko warto go zaznajomić z czymś takim. Jeszcze raz przypomnę, brief powinien być załącznikiem do umowy o wykonanie strony i na jego podstawie wykonawca powinien wykonać to, co sobie klient w tej umowie życzy. Na dzisiaj to wszystko, co chciałem powiedzieć w tym filmie. Bardzo dziękuję za oglądanie. Jeżeli film uważasz, że jest fajny, to po pierwsze udostępnij innym. Być może, że warto wysłać swoim klientom, żeby mieli pojęcie co i jak. Być może, że warto wysłać do swojego wykonawcy, który nie zaproponował ci wykonania briefu, żeby wiedział, że takie rzeczy się powinno robić. Jeżeli film ci się podobał, bardzo poproszę kciuka w górę. Kliknij przycisk subskrybuj i naciśnij dzwoneczek. Będziesz dostawać powiadomienia o kolejnych filmach, które pojawiają się na moim kanale na YouTubie. Mój kanał to Sukces Studio pisane razem. Tam znajdziesz już dobrze ponad 200 filmów, więc jest co oglądać, jest co wybierać. Myślę, że sporo fajnych filmów dostarczających sporą dawkę wiedzy na temat biznesu, sprzedaży, marketingu, finansów oraz różnego rodzaju programów do obsługi tego wszystkiego, różnego rodzaju stron internetowych, jak to robić. Jest cały poradnik na temat SEO, więc też może być przydatny, jeżeli chodzi o strony internetowe. Jeżeli interesują cię więcej takie tematy, zapraszam na moją stronę sukcesstudio.pl. Tam jest możliwość też zapisania się na newsletter. Tam można dostawać co tydzień informacje na temat tego, co odkryłem, co polecam, co fajnego stworzyłem, jakie treści możesz jeszcze doczytać, posłuchać czy pooglądać po prostu. Zapraszam więc do skorzystania z tego. Na dzisiaj to wszystko. Życzę ci powodzenia, aby strony internetowe, które są dla ciebie robione, czy strony internetowe, które robisz dla kogoś, były coraz lepsze, coraz fajniejsze. Życzę mnóstwo klientów, udanych negocjacji, rozmów, relacji i zapraszam na następne odcinki, które się ukazują na moim kanale. Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego, do widzenia, do zobaczenia.